Kornel, przed meczem spodziewaliście się tego, że mecz z Niedzielczą będzie takim meczem otwartym i faktycznie Termalika od razu poszła na wymianę ciosów? No na pewno, no wiemy, że my chcemy starać się grać w piłkę, Termalika też stara się grać w piłkę, więc było pewne, że to będzie otwarty mecz, tylko mówię, u nas też wydaje mi się, że trochę zabrakło mądrości, bo niepotrzebnie szliśmy na takie wymiany, że parę razy się nacięliśmy na kontry takie dość poważne, ale mówię, no prowadziliśmy i szkoda, że nie udało się dowieść tego do końca. No właśnie, czego was jako drużyny może nauczyć taki mecz, gdzie niefortunnie tracimy gola w ostatnich minutach meczu? Ciężko powiedzieć, no, każdy mecz czegoś nas uczy, no, na pewno tego, że cały czas trzeba myśleć o tym, żeby grać do przodu i żeby gdzieś utrzymywać się piłkę z przodu, no bo za daleko się cofnęliśmy, ale tak naprawdę w sumie Niedzielcza żadnych sytuacji nie miała i gdzieś po prostu z przypadku gdzieś ta piłka się podbijała i spadła im pod nogi, strzeli nam bramkę, no ale no, trzeba coś z tego meczu wyciągnąć, na pewno będziemy mieć analizę i zobaczymy, gdzie mogliśmy się zachowywać lepiej, ale uważam, że z przebiegu meczu to nie jest też tak, że ten remis nas jakoś tam nie cieszy. No, wiemy, że straciliśmy bramkę w ostatniej minucie, ale patrząc po sytuacjach Niedzielca też miała swoje sytuacje, których nie wykorzystała, więc mówię, no z przebiegu meczu można powiedzieć, że remis jest okej. Okay. Mhm, czyli ten remis nie traktujecie jako straty dwóch punktów, ale jako punkt wywieziony z trudnego terenu. Tak, no wiadomo, no jest złość, no bo to jest ostatnia minuta. Wiadomo, że mogło się skończyć dla nas happy endem i byśmy wywieźli 3 punkty, ale mówię, no każdy punkt jest ważny. No lepiej zremisować niż przegrać, dlatego mówię, no z czego trzeba się z tego cieszyć i teraz mamy dwa tygodnie do następnego meczu i trzeba fajnie popracować i wrócić na zwycięską ścieżkę. Po meczu podeszliście do kibiców z Bielska-Białej. Co powiedzieli wam fani po ostatnim gwizdku? Głowa do góry, no walczymy, no to jest 7. kolejka, więc jeszcze kawał drogi przed nami i fajnie, że są z nami i żeby tak było do końca.